No cześć. Dzisiaj będziemy sobie mówić o indeksowaniu i o tym, jak liczymy w programowaniu. Słuchajcie, w programowaniu jest tak, że zaczynamy liczenie od zera, nie od jednego, jak uczyli nas w szkole. Czyli zawsze pierwszy jakiś tam element będzie opatrzony numerem 0. No i właśnie jeżeli chodzi na przykład o wartości tekstowe, czyli załóżmy, że mamy taki tekst. Niech to będzie Jasio, wartości typu string. To są łańcuchy znaków, czyli właśnie każdy wyraz, każde zdanie składa się z określonej liczby pojedynczych takich znaków. I właśnie w programowaniu mamy do czynienia z tak zwanym indeksowaniem, czyli każdy z tych znaków ma swój określony numer w tym wyrazie. Zaczynamy od lewej strony, czyli ta litera J będzie opatrzona numerem 0, ponieważ zaczynamy liczyć od zera. Później jest 1, 2, 3 i 4. Czyli jak widzicie, każdy znak w wyrazie czy w zdaniu ma swój określony numer, za pomocą którego będziemy się do tego znaku odnosić. Czyli jeżeli chcielibyśmy na przykład teraz sobie w konsoli wyświetlić powiedzmy drugą literę A, to musielibyśmy się odnieść do tego za pomocą numeru indeksu 1. Zrobilibyśmy to w ten sposób, że dajemy sobie print. Teraz wewnątrz wpisujemy właśnie to nasze słowo, Jasio. Musimy odnieść się do określonego elementu, czyli będziemy to robić za pomocą nawiasów kwadratowych. I tutaj wpisujemy numer indeksu, czyli 1. Zamykamy nawias kwadratowy i zamykamy okrągły. Dobra? Tak to będziemy robić. Zawsze, jeżeli będziecie słyszeć o jakichś numerach indeksu, to będziemy je podawać wewnątrz nawiasów kwadratowych. Jeżeli na przykład chcielibyśmy wyświetlić ostatni element, to widzimy, że jest on opatrzony numerem indeksu 4, czyli tutaj zamiast jedynki wpisalibyśmy sobie czwórkę. Na przykład jak mamy wyraz Python, to widzimy, że składa się on z 6 elementów Czyli tak samo literka P będzie opatrzona numerem indeksu 0, później mamy 1, 2, 3, 4 i 5. Chcemy wypisać sobie na przykład literkę N, no to wpiszemy sobie print. Teraz wartość, z której będziemy pobierać określony numer indeksu, i w nawiasie kwadratowym wpisujemy sobie na przykład właśnie piąteczkę. Tu chodzi o to, żebyście zrozumieli zasadę, jak działają indeksy. Że zaczynamy liczyć od zera i że właśnie numery indeksów będziemy wpisywać wewnątrz nawiasu kwadratowego. Teraz tworzę sobie zmienną language i tutaj przypiszę właśnie na przykład wartość Python. No i załóżmy, że chcemy właśnie wyświetlić powiedzmy literkę Y, więc damy sobie print, a następnie naszą zmienną, czyli lang, i teraz wewnątrz nawiasu kwadratowego wpiszemy numer indeksu, czyli to będzie pierwszy numer indeksu. Dajemy sobie start i dostajemy rzeczywiście Y. Oczywiście bez użycia zmiennej zrobilibyśmy to w ten sposób, że zamieniamy nazwę zmiennej po prostu na wartość. Dajemy start i dostajemy dokładnie to samo. Zauważcie, że na przykład na stronach internetowych często jest tak, że pokazuje nam się tylko Część jakiegoś paragrafu powiedzmy, czyli wycina nam część z całego artykułu. I to właśnie może być zrobione za pomocą czegoś takiego, że używamy zakresu, czyli używamy tylko określoną ilość tych znaków z całego artykułu. I to właśnie możemy zrobić dokładnie w taki sam sposób, za pomocą dwukropka. W Pythonie zakres robimy za pomocą dwukropka. Czyli załóżmy, że Chcemy wypisać sobie trzy pierwsze znaki, to możemy wpisać sobie, że zaczynamy od zera i chcemy dojść do trójki. Tutaj też bardzo ważna rzecz do zapamiętania w programowaniu. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy jakiś zakres, to wartość minimalna wlicza się do tego zakresu, czyli na przykład jak mamy 0, to zaczniemy od zera, ale wartość maksymalna nie wlicza się do zakresu, czyli jak mamy tutaj trójkę, to ta trójka. Nie wejdzie w ten zakres, czyli dochodzimy do trójki, ale trójki nigdy nie osiągniemy. Dlatego wypisze nam trzy pierwsze znaki o indeksie 0, 1 i 2, ale o indeksie 3 już nie wypiszę, ponieważ do tej trójki chcemy dojść, ale nigdy nie dojdziemy. Wyczyszczę sobie konsolę i damy sobie start. I zobaczcie, że mamy trzy pierwsze znaki. Jeżeli chcielibyśmy zacząć od drugiego znaku, czyli na przykład wypisać tylko YT. No to tutaj zamiast zera wpisujemy jedynkę, dajemy start i już mamy yt. Tak, pamiętajcie, że zakres robimy za pomocą dwukropka. Jeżeli na przykład chcielibyśmy wypisać sobie trzy ostatnie powiedzmy, no to też zaczęlibyśmy od trzeciego i doszlibyśmy do szóstego. Dajemy sobie start i mamy hon. No, czyli zgadza się, tak. Ale oczywiście ta nasza zmienna, czy ta wartość mogłaby się różnić, na przykład by był pytonik, to już teraz nie wyświetli nam trzech ostatnich, tylko wyświetli to, co było po środku, powiedzmy. Więc jak zrobić, żeby zawsze wyświetlały nam się na przykład trzy ostatnie znaki? No, w Pythonie możemy coś takiego zrobić za pomocą wartości ujemnych, czyli na przykład możemy wpisać sobie minus 3 i tutaj na końcu nie wpisujemy nic, to będzie oznaczać, że bierzemy sobie trzy ostatnie znaki no od końca tak, czyli jak teraz damy sobie start, to zobaczcie, że dostajemy nik, czyli trzy ostatnie, jak to sobie wymarzymy, to powinniśmy dostać hon, dajemy start, no i rzeczywiście tak jest, jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie wyświetlić tylko HO bez ostatniej, to dajemy sobie tutaj na końcu minus 1, bo nie chcemy dojść do końca, tylko do przedostatniego znaku. Dajemy sobie start i rzeczywiście jest Ho. To nie jest jakoś mega ważne na chwilę obecną. Chciałem, żebyście mieli tylko taki pogląd na to, jak takie zabiegi, które możecie spotkać w życiu, właśnie mogą się odbywać. No i jak widzicie, właśnie urywek jakiegoś artykułu możemy sobie wyłuskać z danej wartości. Za pomocą tak prostej instrukcji czy tak prostego sposobu dodajemy sobie właśnie nawias kwadratowy, i za pomocą dwukropka możemy określić, ile tych znaków tak naprawdę chcemy sobie pobrać. Często będziemy z czegoś takiego też korzystać, kiedy będziemy pobierać sobie jakieś dane, na przykład z jakiejś metody albo z jakichś źródeł zewnętrznych, gdzie będzie dużo różnych rzeczy, których niekoniecznie będziemy potrzebować. Więc wtedy właśnie możemy sobie za pomocą czegoś takiego wyciągnąć dla nas tylko te najważniejsze, właśnie informacje, których potrzebujemy, a resztę sobie odrzucić. Ponieważ ciąg znaków jest traktowany jako tablica znaków i są one opatrzone numerami indeksów, czyli taka tablica jest indeksowana, to w łatwy sposób możemy sobie sprawdzić, ile takich elementów jest, czyli Mówiąc prościej, możemy w łatwy sposób zobaczyć, ile znaków jest w danym zdaniu. Jak to zrobić? Jest taka bardzo fajna metoda, która nazywa się len. Możemy sobie zrobić coś takiego, że teraz mamy tutaj słowo python. Załóżmy, że ono byłoby naprawdę bardzo długie, i teraz chcemy zobaczyć, jak długie ono rzeczywiście jest. Więc dajemy sobie tutaj metodę len od length, czyli od długości. I tutaj wewnątrz właśnie zawieramy tą wartość, którą chcemy obliczyć. Dajemy sobie start i zobaczcie, że mamy wartość 33. Czyli właśnie za pomocą metody LEN będziemy obliczać, ile elementów jest zawartych w tej wartości tekstowej.